prawdziwe szczęście mogę się znaleźć tylko w domu. Nawet jeżeli te zadwalacie namiastkami, no to są właśnie namiastki. Wiecie, taki człowiek, na pewno go znacie, Mick Jagger, wokalista zespołu Rolling Stones, odśpiewał I can't get enough satisfaction. Wiecie co, jak śpiewa coś takiego człowiek, który rzekomo ma wszystko, człowiek, który jest sławny, bogaty, człowiek, za którym uganiają się kobiety. Gdy on śpiewa coś takiego, to daje chyba do myślenia. A poza tym sam fakt, że ta piosenka stała się takim przebojem, takim szlagierem. Wszyscy to śpiewają. Wszyscy jak mantrę powtarzają I can't get no satisfaction. O czym to świadczy? O czym to świadczy? To akurat piosenka o takim refrenie stała się wielkim przebojem. Dlaczego śpiewają ją ludzie na całym świecie? To ja mam teraz pytanie dlaczego? Dlatego, że każdy człowiek ma w sobie pustkę, którą może zapełnić tylko Bóg. I jedynie pycha nie pozwala przyznać się ludziom do tego. Pycha nie pozwala ludziom przyznać się do tego, że mają w sobie pustkę i potrzebują Boga. Dlatego, że każdy z powodu swojej upadłej natury próbuje być swoim własnym bożkiem. Tylko, że to jest ślepa uliczka. Bo możesz się łudzić, że jesteś swoim panem, że jesteś panem swojego życia do momentu swojej fizycznej śmierci. A potem będzie sprawdzać. A potem będzie sprawdzać, czy jesteś panem, czy nim nie jesteś. I ja ci mogę teraz powiedzieć, że się o tym nie jesteś. Dlatego, że jeżeli nie uczynisz swoim panem Jezusa Chrystusa, to ty nie jesteś żadnym panem. Ty nie jesteś żadnym panem. I dobrze ci radzę. Nie czekaj do momentu śmierci, żeby przyjąć te wiadomości. Przyjmij te wiadomości teraz. Dlatego, że w Bogu możesz mieć satysfakcję. Dlatego, że w Bogu możesz mieć w pełnię. Dlatego, że w Bogu możesz mieć życie i szczęście. Ale jest jedna, jedyna droga i nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Nie łudź się, że jest alternatywa. Jezus powiedział o sobie. Jestem droga, jestem prawda, jestem życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie. I to, co ci mówię, jest prawdą. Prawdą jest osoba. Prawdą jest Jezus. Jeżeli odrzucisz Jego, to odrzucisz prawdę. Jeżeli odrzucisz Jego, to znaczy, że przyjmujesz kłamstwo i wybierasz piekło. Dlatego, że niebo jest realne i piekło jest realne. Niezależnie od tego, jak teraz wydaje ci się to może śmieszne czy odległe. Niebo jest realne i piekło jest realne, a ty nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Nie musisz mi wierzyć o to tak po prostu. Po prostu w swoim domu zapytaj Boga, czy On jest. I poproś, żeby ci się objawił. Nie musisz teraz podejmować decyzji. Ty sprawdź to. Ty przyjdź do Boga i zawołaj. Jezus, jeżeli Ty naprawdę jesteś Bogiem, jeżeli tylko Ty prowadzisz do Ojca, to ja Cię chcę poznać. I On Ci się objawi, jeżeli zrobisz to szczerze, jeżeli zrobisz to z głębi z tego serca, On do Ciebie przyjdzie. Twoje życie jest krótkie. Nawet jakbyś miał żyć 100 lat, to jest krótko. To, co jest porównaniu z wiecznością, jesteś iskrą, jesteś prochem, Ciebie już nie ma. Jedynie przez Jezusa możesz mieć życie wieczne. Piłka jest po Twojej stronie boiska, bo On zrobił wszystko. Na wszystko gocy wykonało się. Ostatnie słowo Jezusa to było wykonało się. Wykonało się. On zrobił wszystko. A Ty możesz to wziąć albo odrzucić. Możesz przyjąć życie. Albo możesz je odrzucić. Jeśli odrzucisz życie, to przyjmujesz śmierć. To jest prosta sprawa. To jest prosta sprawa. Dlatego jest prosta. Ewangelia jest prosta. Tu nie ma filozofii. Przyjmujesz Jezusa, przyjmujesz życie, przyjmujesz zbawienie. Odrzucasz Jezusa, odrzucasz życie, odrzucasz zbawienie. Ty wybierasz. Powiem Ci, co możesz zrobić, żeby narodzić się na nowo, żeby być zbawionym. Uznaj to, że żyjesz bez Boga. Przeproś Go za swoje bezbożne życie. Wyznaj to, że wierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I uczyń Go swoim Panem i zbawicielem.
Zbawicielem, jeśli zrobisz to z wiarą, jeśli zrobisz to szczerze, jeśli zrobisz to w pokorze, będziesz zbawiony. On zapełnił pustkę mojego serca. Byłam bardzo nieszczęśliwą osobą. Zgrywałam twoje raka, szukałam mocy, badrałam się po tyśnie i to mi dawało na jasne poczucia jakiejś kontroli nad moim życiem. Ale to była uda. Ale to było kłamstwo diabelskie. Miałam myśl o powrócie jako to małe dziecko. Przyszedł taki moment w moim życiu, że byłam takim bankrutem emocjonalnym i tak zagubiona, że wiedziałam, że po prostu, jeżeli coś się nie wydarzy, to będzie źle. I Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy powiedzieli Ewangelię. I pominałam Jezusa. Poznałam prawdę. Jezus jest prawdą. Prawdą jest osoba. I wtedy to się zmieniło. Ta moc, którą się fascynowałam, ta moc tak naprawdę jest diabelska, dlatego że okultyzm to jest grzech, okultyzm to jest diabelstwo. To była namiastka, to był śmieć w porównaniu z tą wspaniałą, cudowną mocą, która przyszła do mojego życia przez poznanie Chrystusa. On dał mi radość, on dał mi szczęście, dał mi swoim spełnieniem, a przede wszystkim pokoju, o którym wcześniej nie miałam pojęcia. Po prostu było doświadczenie pokoju, po prostu byłam i to było cudowne, że byłam. Tak po prostu. Wcześniej nosiło mnie we wszystkich kierunkach. Gdzieś biegłam zacząć, przed czymś uciekałam. To tu, to tam, może tu coś znajdę, a może gdzie indziej odpowiedź. Albo może tam będzie mi lepiej. A to wszystko była uda. A to poznałam Chrystusa. To po prostu byłam w miejscu, w którym byłam fizycznie. I ja odpoczywałam, bo Bóg był we mnie. I to jest bezcenne. Zbawienie jest za darmo. Nie dlatego, że jest znanie. Za darmo, bo jest tak cenne, bo ono jest bezcenne i nie jesteś w stanie zapłacić wystarczającej ceny za zbawienie. Zbawienie jest bezcenne i dlatego jest za darmo. Ale to zapłaci. Bo ono to była krew Chrystusa. To się stało. To była wysoka cena, najwyższa możliwa i została zapłacona za twoje zbawienie. Możesz to wziąć albo możesz to zmarnotrawić, odrzucając. Twój wybór. Dzisiaj, idąc tędy, słuchając nas, mnie i moich przyjaciół, wiesz już wszystko i nie masz wyboru. Chrystus wróci na tę ziemię niedługo. To już długo nie potrwa. Wróci jako potężny sędzia. Wróci jako Pan Panów i Król Królów. Jeśli się z nimi wyjednasz, to będziesz czekał na ten moment z przerażeniem. Będziesz obserwował, jak to się dzieje i będziesz przerażony. Ale jeżeli się z nim pojednasz, przejdziesz ze śmierci do życia. I tego Ci życzę. Amen.